Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku z serii Heavy Rain. Przed nami nasz detektyw. Wstawaj. Na biurku się nie śpi, przecież to twarde i niewygodne. No, raz. Podnóś się. Tu łóżka nie masz? Dobra, no że najpierw się porozglądamy wszędzie. Co tu masz w szufladzie? Inhalator. A weź sobie, bo znowu się gdzieś zapowietrzysz czy coś. W ogóle jest tutaj ktoś zdrowy w tej grze? W sumie nie. Każdy z głównych bohaterów coś tam mu dolega. Dobra, to co mamy? Whisky bierz. Dobra, whisky nie jest zła. Ależ tak po lekach, to ja tam nie wiem, czy to tobie posłuży, no ale... Wydaje się zadowolony. Dobra, co tu jeszcze mamy? No to chciałam, to. No nie, to, ale bierz. A spluwać i do czego? Już sprawdziłeś, pobawiłeś się. No, to zostaw to. No, weź tam... O! Tak, pyknij sobie. O, widzicie, od razu coś więcej widać. Ale najpierw jeszcze szufladka. Tutaj co... Odznakę masz. Miałam pytać się, czy ty byłeś policjantem, ale tam na odznace było napisane detektyw, więc no... Dobra, zobacz te akta, co ty tutaj trzymasz. Czy ty flaszki przypadkiem do szuflady nie schowałeś? A to dalej tutaj stoi. No dobra, wstawaj. Lampeczkę zostawimy, bo ciemno jest. Deszcz ciągle pada, w sumie nie wiem, który jest godzina. Czy ja mogę gdzieś... Po co siądziesz? O, siądź, to zobaczymy twoje myśli. Astma. Jest tak wilgotno, że ledwo oddycham. Mam nadzieję, że przestanie padać. Sean? W gazetach w kółko trąbią o Seanie Marsie. Tym dzieciaku, który zniknął. Widziałem się z rodzinami wszystkich ofiar, a mam tylko telefon i pudełko figurek origami. Musiałem odpocząć. Nie zmrużyłem oka, odkąd znowu zaczęły się morderstwa. No, dziwna forma odpoczynku. Ja tam już wolałabym ewentualnie kanapę. Czemu ty nie chodzisz? No, bo nie możesz tędy przejść, dobra. O, chodź, na kanapie sobie kimniesz, co? Nie, ty tutaj nic nie zrobisz. Dobra, wyłaź, chodź, pozwiedzałem twoje mieszkanko. Co tu masz? Jest w 7:30 bodajże. Tak mi się wydaje, że dojrzałam na zegarku. Co tu masz? Będzie... Nie? Nie bierzesz? Myślałam, że weźmie sobie szklaneczkę, słuchajcie, i coś wypijemy. Jezu, kto zostaje tak kanapkę rzuconą? Co tu masz? Powiedzmy, że to jest woda, chociaż naklejka mi przypomina sos pomidorowy. Zacna lodówka, proszę pana. Tylko ja preferuję większe. Tak, jest 7:30. Zobaczmy, co tu dają. Tapeta ci odłazi ze ścian. Twoje lustro jest takie awangardowe. Nie, ty byłeś policjantem. On teraz ma odznakę detektywa, ale on był policjantem, na to wychodzi. Oj, pada, mówiliście się, że się tak samo czujecie, jak w Heavy Rainie. Że ciągle pada i tak dalej. A tu gdzie wyjdę? O, łazienkę, czekajcie, ja muszę sprawdzić cały motyw. Tam ktoś poczeka pod tymi drzwiami. No tu jest toaleta. Nie można skorzystać, no serio. Zawiodłam się, ja się spodziewałam, że w tej grze z każdej toalety można skorzystać i za to będzie trofeum. Co za rozczarowanie. Dobra, idziemy dalej. No Jurzech, idę, no, kobieto, mężczyzno, człowieku, ktokolwiek. Miałam się odezwać, jak sobie coś przypomnę. Dzień dobry. Mogę wejść? Jak się ona nazywała?
Pewnie. Oj, to jest ta prostytutka. Płaszcz? Poznaj swój płaszcz. Ale widzicie, dobrze myślałam, że kobieta. Kto jest taki bardziej namolny? No baba. Loren. Myślałem, że znowu ją zobaczę. Ciekawe, czego chce. A ty chcesz coś do picia w końcu? W sumie nie powiedziałaś mi, no ale dobra, siądźmy. My jesteśmy Gbur Ogry i nie proponujemy coś picia. Przypomniałam. Może to nieważne, ale tego dnia, kiedy zniknął Johnny, przyszedł list. List? Co za list? Wysłany do ojca Johnego. Nie wiem, co było w środku, ale po jego przeczytaniu wyszedł. Potem już nie wrócił. I myślisz, że jest związek między listem i śmiercią Johnego, zgadza się? Coś jeszcze w związku z tym listem? Masz go może? Nie wiem czemu, ale zostawiłam kopertę. Aha. Nadany w dzielnicy Carnaby. Dzień przed zniknięciem Johnego. Nic ważnego. Poza adresem. Adresem? Wystukany na starej maszynie. Może to trop, kto wie. No weź to jeszcze, pani, chciałam. Dziękuję, to obrócić. Lorena. Dam znać, jak czegoś się czekaj, dowiem. Nie... Nie mogę tak siedzieć bezczynnie, a w tym czasie ty będziesz szukał człowieka, który zabił mi syna. Odkąd się zjawiłeś, dużo myślałam, no i... Chcę iść z tobą. Chcę ci pomóc w śledztwie. Taktownie. W ten sposób mi nie pomożesz, Loren. To zły pomysł. Uwierz mi. Pozwól sobie pomóc. Bo zatrzymam kopertę. Szantażystka. Niebezpieczne. Słuchaj. Takie śledztwo może być niebezpieczne. Nie będę bawić się w ochroniarza. Ile śladów już pan znalazł, panie Shelby? Ta koperta może doprowadzić pana do mordercy. Jasne. Może, ale nie musi. To głupi pomysł. Przepraszam, że zajmuję czas, panie Shelby. No, spoko, nara. Czekaj. No czemu ją zatrzymujesz? Baba z wozu konią mu lżej, nie wiesz? Mam z ciebie numer, Loren. Trzeba to przyznać. Jestem tylko matką. Matką, która chce znaleźć mordercę syna. Współpracujemy? Współpracujemy. Dobrze, że ja tu miałam dużo do powiedzenia. Mogę się wiedzieć, dokąd wyjedziecie? Jeszcze w taką pogodę. W taką pogodę nawet do sklepu po bułki się nie chce iść. Woli się już suchary żreć. Może lepiej zostań w samochodzie? Współpracujemy, pamiętasz? Jak ty idziesz, to ja też. A jakieś wejścióweczki na jakąś bibę to on tu ma. W ogóle jest strasznie głośna muzyka. Ja muzykę ściszałam. Czekajcie, ja tu mogę jakoś dźwięk. Muzyka idziesz na 10, efekty pójdą na 30. I to jest moje ostateczne słowo. Kramera. Kramera? Ta wielka szycha od Kramer Construction? Jego syn. Myślisz, że on jest zabójcą z origami? Na razie chcę tylko poznać odpowiedzi na parę pytań. Ach, podejrzewałem, że to może być grubo. Co ty, stary, tak bez pukania? I znowu muzykę włączyli. Ja na to nie mam wpływu. Gra jest beznadziejnie zrobiona pod względem dźwiękowym. Co tu mamy? Co tu się dzieje? O wystroju wnętrz porozmawiamy później. A, siedzimy sobie do dziewczyny? Idę poszukać Gordiego Kramera. Zostań tu i czekaj na mnie. Dobra? Okej. Zawołaj mnie, jak się przydam.
Podejrzewam, że ciebie nie zawoła. Dobra, to już idziemy szukać tego klamera. Rzekomo tu po prostu da radę. Szukam Gordiego. Nie wiesz, gdzie jest? On chyba za bardzo odpłynął, wiesz? Jeszcze nie, dobra, drugi raz nie zaczepię. Może tego? Dobra, nie. O, cześć! Cześć! Fajna impreza? Jezu, okropnie głośna muzyka. No, to się poznajmy, kolego. O, już coś dobrego masz. O, jesteś swój chłop. O, już nas lubi, to może nam powie. Przyjacielu, zobacz. Jednak ta praca ma zalety. No ma, ma. Znalazłem nowego kumpla. Kumpel, powiedz, gdzie jest ten, Georgie. A co, on ci nie powie? No, żeż. Zaraz, a tu ktoś stoi się drapie. Widziałeś Gordiego? Sorry, nie. Dobra. Napić się nie możemy. Ty, babeczka, ty widziała kogo? A pan barman? Czystą whisky, bez lodu. Tylko się z lodem pije. Dobra, ja się może nie znam. Dobra, chluśnij sobie. Ciekawe, czy jest opcja, żeby go tutaj upić. Dobra, chodźcie, może gdzieś kogoś jeszcze zagadamy. Tej stary, a ty tu. Nie, kobietę pykłam przez przypadek. Dobra, tego już wygadaliśmy. Tutaj gdzieś ktoś coś... Mogę siąść, ale to pewnie mi guzik da. O, a ty? Cześć, szukam Gordiego. Wiesz, gdzie jest? Widziałam go niedawno. Musisz mieć szczęście, by go spotkać. Rzadko kręci się w szybkości. Naprawdę? To po co w ogóle wchodzę imprezy? Żeby inni się bawili. Bo go szukam! W porządku? Nie podoba mi się tutaj. Wiesz, że wszystko chcę tu iść. Jeszcze nie. Ciężko trafić na Gordiego. Dobra, wracam. Trzymaj się. Zresztą ja ci mówiłam, żebyś ty została i się w to nie mieszała. Sama chciałaś, to teraz nie marudź, że do domu. Przepraszam. Szukam Gordiego. Widziałam, jak wszedł na górę. O! Zdziwię się, jeśli dziś wieczorem pojawi się jeszcze na dole. Dobra, super. Czyli Polas tam. Puść mnie, kobieto. Trzymaj mnie za nogę. Zapytajmy może. Ja do Gordiego. Gordi nie chce żadnych gości. Spadaj. Przekup? Słuchaj, pan Franki mówi, że mogę wejść na górę. Będziesz tak dalej pieprzył, jak zepchnę ten portfel w gardło. Spadaj. Nie wiem. A tego drugiego? No, jeśli nie. Chce się widzieć z Gordim Kramerem, muszę się inaczej na tym zabrać. Podstęp? Muszę ich jakoś odciągnąć od schodów, żeby prześlizgnąć się na górę. Ochrona? Nie przecisnę Gordiego przez tych dwóch goryli. Muszę ich jakoś spławić. Myśli? Ciężko znaleźć tu kogoś, kto nie jest napruty albo zaćpany. Jakbym miał mało utrudnień. Może to być pomocne. Gordi? Dobra, pora znaleźć Gordiego Kramera. Odszukaj. Niełatwo będzie znaleźć Gordiego za tym murem goryli. Rozpierducha? Może bym tak rozwalił parę nosów. Kuszące. Ale to chyba zły pomysł. A mi się wydaje, że to całkiem może być spoko. Muzyka, właśnie, może to wyłączyć. Po co ta cholerna muzyka tak głośno gra? Ja nie słyszę własnych myśli. Nie martw się, też mi to przeszkadza i zapewne nie jednemu, kto to ogląda. Impreza? Pożała, laski, koka. Widzę, że Gordi Kramer lubi imprezować. No. I Lauren. Dobra, pora znaleźć Gordiego Kramera. Ale ja Lauren chciałam. Nie wiem, co zrobić. Może powinienem wykorzystać pomysł Lauren. Że co, że wyjść? Nie wiem, zaraz tu przyłażę koło tych ludziów. Że co? O, o, o! Nasz ulubiony ten! Pijaczek.
Czyli podstęp zrobimy, dobra. Dobra, daj mu, daj. Nawet dwa razy. Dobrze, że umiesz trafić, wiesz? Dobra, ochrona sobie idzie, czyli my możemy śmigać na górę. A ciekawe, czy moglibyśmy tą sytuację zaprzepaścić i na przykład, wiecie, postać i nie wejść tam, i by zdążyła ochrona tutaj wrócić. Co mówisz o mojej matce? Nie, bierz ode mnie te łapy, przyjacielu, albo ci. Wiesz, kim jestem? No i pięknie. Udało się nam. Aż ta góra mi przypomina, słuchajcie, ten. O, Two Souls. Ten też było takie wejście w ambasadzie. Serio? On jest normalny? Siedzi, ogląda kreskówki, a obok mu się dwie babki całują? To jest chyba bardziej interesująca niż kreskówka, co? Panie Kramer? Zaraz będzie. Ciekawe, czego on się nabakał. Nazywam się Scott Shelby. Jestem prywatnym detektywem. Badam sprawę zabójcy z origami. Chcę zadać panu parę pytań. Halo. Możemy mu to wyłączyć. A, jemu się tu kadzi cały czas, to on na bani jest. Stary, bo nie odpuszczę, jak już tu wlazłem. Chciałbym wiedzieć, co się stało z małym Josephem Brownem. Spływaj, dobra? Wynocha mi stąd! W ogóle nie wiem, po co te babeczki tutaj były. On i tak się nimi nie zajmował, no ale... Fakty. Świadek twierdzi, że młody Joseph Brown wsiadł do pańskiej limuzyny. Wtedy widziano go po raz ostatni. Wiem, że był pan zatrzymany, ale pański ojciec wykonał telefon i sprawę zamknięto. Chcę poznać pańską wersję zdarzeń. Dzieciak się zgubił. Powiedziałem, że go odwiozę do domu. Kiedy policja przyszła, wytłumaczyłem im wszystko i mnie wypuścili. Wszystko. Więc raczej nie ma się czym podniecać, prawda? Sceptycznie? Nie wiem czemu, ale nie kupuję tej historyjki. Nie, ja się też nie. Nie pieprz mi tu bzdur. Powiedz, jak było naprawdę. No dobrze. Jestem zabójcą z origami. Zaciągam ofiary do auta. Topię je w wodzie deszczowej. Potem wyrzucam ciała na odludziu z figurką origami w ręce i orchideą na piersi. Robię to, bo mi się nudzi. Powiedziałeś wszystko, co było podane do prasy. Nic odkrywczego. Myśloną i fajną rozrywkę. Więc nie musisz być autentyczny. Czy to panu wystarczy? Czy mówić dalej? To jest prawda. Wywiad skończony. O, koledzy przyszli, siema. Nie, nie ma. Nie ma, ja się bić będę. A, to nie to. Tu. Z czego ty się tam cieszysz, jełopie? Coś ci chyba tak nie do końca wesoło, co? Ups, coś pobiliśmy przez przypadek. Wypad. Jezu, ja rozniosę kiedyś tego pada grając, zobaczycie. Podobało się? Prowadzisz niebezpieczną grę, Kramer. Pan wie, kim jest mój ojciec? Wystarczy, żeby tylko kiwnął palcem i nie dożyje pan jutra.
Pan tu powinien się bać, panie Shelby. Nie ja. Nie, jak się porozkładali, biedni. Dlatego tylko telewizor pchodzi. Stary, tam lecą tylko napisy, co jest w tym zabawnego? Nie wiem, z głową podejrzewam, że ma coś na pewno, ale żeby był zabójcą, to mi się nie wydaje. O, będziemy mieli Ethana. Dobra, wyłaź. Czy ciebie tutaj kolejna wskazówka doprowadziła? Ale zauważcie, od kiedy zaczął rozwiązywać te zagadki, ani razu nie miał tego swojego ataku, że stracił świadomość. No. To jest zastanawiające w sumie. Omiń tą kałużę. No dawaj, trochę siły masz. Jadłeś śniadanie pewnie. Kto cię tam wie? A chyba nie jadłeś. Dobra. Co tu jest? Motyl, dobra. Czy ja tu jakoś w którą stronę... Ja tutaj jakoś nie widzę żadnego przejścia. A chociaż tu? O, czy my teraz nie mieliśmy motyla? Figurki? Chociaż ktoś z was w komentarzu pisał, że dostał od koleżanki tą figurkę motyla. Jeśli śmieliście, że tak, teraz będziesz musiała wykonać ileś zadań. A może i Ethan też teraz motyla dostał, nie wiem. Tam jest ten motyl. Czy my mamy do drzwi wejść? Czy iść tam za tym motylem? Ech, jakoś mnie to nie zdziwi. W poprzedniej grze, w którą grałam na PS4, też 90% drzwi było zamknięte. Albo otwierały je duchy. Dobra, tu jest motyl, to możemy tam idźmy. Tego już nie ma co chyba otwierać. Ja tu jakieś mam wejście, coś. Sobie może tak zacznę od samego brzegu, żeby nic nie przegapić. A teraz tędy chodź. O, mamy. No to, że mi się to nie podoba w ogóle. Czekajcie, tam mieliśmy przejście. Wróć Ethan. Tu. Ej, to nie ja! Sam się zabudziałeś, ty. Pierdoła jesteś. Wiesz co, to wcale nie wygląda dobrze, że zostajesz tutaj ślady krwi i swojego DNA. Wydaje się, że nas tutaj kieruje, nie? Po co, na co i do czego, to ja nie wiem. Okej. No, otwieraj to. Wiecie, na kiego to tam będziesz lazł? Dobra, chyba musisz odpalić zapałkę. Powiedzmy, że ciemno tam, tak?
A, L, nie R, sorry. Mogę wiedzieć, kto tam był, że nas zamknął? Zresztą nie było nikogo. Nie wygląda to dobrze. Dobra, leś. Czy to jest szkło? Rany. No zaraz będziesz miał. Szkło. Kawałki szkła. Ostre jak brzytwa. Nie mogę się cofnąć. Muszę się przeczołgać dalej. Powinienem to zrobić powoli, żeby nie pociąć sobie rąk. I jak najszybciej się stąd wydostać. Wiecie, ja bym to odgartała po prostu na boki, tak? A Ethan to Ethan. Płomień zapałki pokazuje, skąd płynie świeże powietrze. Wystarczy iść w tamtym kierunku. Dobra, leś. No ale ty... Nie no, nie pal tej zapałki, zostaw to. Dobra, zapal sobie. Tam w prawo powinieneś iść, tak? O, tam. Dobra, ja daję radę skręcić, bo spodziewałam się jakichś strzałków czy czegoś, wiecie. Czy ja to serio mogę jakoś... bardziej powoli iść? Chyba tak, trzeba się czołgać. Dobra, tu se zapal, bo nie wiem, w którą mańkę. No w lewo, tam. Widzę, że ty dobrze polazłeś, bo się zakręciłeś jak błoto w betoniarce. Dobra, podejdź jeszcze kawałek. Ciekawe, czy on może tu umrzeć. No to tam masz iść, tam, prosto przed siebie. No gdzie? W którą mańkę? Ciebie chyba pod... Wróć. Tak, tam idź. Ja tu ścianę widzę, stary. Ślepa uliczka. Zginę tu, jeśli szybko się nie wydostanę. Mówię, kręcisz się jak nie wiadomo co. Dobra, idziemy tam na tamten koniec. Masz, będę to był teraz kolebotać. No już, już, powoli, powoli. Dobra, dawaj tą zapałkę. Mi się tak wydawało, że on wrócił, ale no. W lewo. Tu. O tam. O tam, tam. Widzisz, tam nawet coś leży. Męczące to jest, słuchajcie, jak on wiecznie tutaj musi przerwy robić, bo tamto boli. No podejrzewam, że to idzie jakoś delikatnie zrobić, ale to jestem ja. Ty byłeś na rozdrożu, stary. Zobaczymy. No, zapalaj. Mam nadzieję, że zapałki ci się nie skończą. Dobra, w lewo. Tu. Tu jakiś prąd widzę. Czy nie, Boże, jeszcze coś gorszego. Masz, będziesz szedł pulsacyjnie. Mam nadzieję, że to już ostatni zakręt, bo strasznie długo to trwa. Nie,
on, skończymy, jak ten epizod się skończy, to najwyżej odcinek zakończymy, zobaczymy, ile to potrwa w ogóle. Dobra, pokaż, w którą mańkę. Podejrzewam, że jakbyś się rozglądał czasami, to byłoby też to dobre. W prawo, okej. Okay. Tam. Gdzie mi się obracasz? Na pewno, już, w drugą mańkę. Na barot. O, tam. No ty jesteś upośledzony normalnie. W sumie jesteś, syna zgubiłeś. Sorry, ale ja go przecież już... O! O, dopiero wylazłem. O, widzimy światło w tunelu. Przecież go kieruję na prawo, to ten mi zawracał. No i dobra, idź. Już prawie dolazłeś. No, nareszcie. No, tak troszkę więcej szkła sobie tam spadniesz. No. Przepraszam, Ethan, ja aż tak mocno cię skrzywdzić nie chciałam. Co, rura? Chyba nie mam innego wyjścia. Tylko pamiętaj, nie głową w dół. Nogami. Oj, sorry, nie to. Przyzwyczajam się, że po tym jest zawsze X. No. I siup. Puścić musisz. Uii. Się cieszę, że ty nadwagi, stary, nie masz. Boże, myślałam, że on w prąd wpadnie. Ale wiecie co, ja was utrzymam w takiej niepewności. I my sobie tutaj skończymy ten odcinek. No, a w kolejnym przekonamy się, czy Ethan z tego wyjdzie w ogóle cało. Ja mam chyba wątpliwości pewne. Po tym jak go tutaj prowadziłam, to się obawiam. No, chyba doszedłeś do tego miejsca, do którego powinieneś. Jezu, prąd. Prąd, nie prąd i linki. Ja chyba będę musiała przez to przejść. No ale dobrze, myślę, że tak jak mówię, zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Dzisiaj robię wam przykry polsat. Tak, do tego stołu będziemy chyba musieli dojść, bo tam jest motyl. No cóż, więc to już w kolejnym odcinku. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego i widzimy się niedługo w kolejnym. Tak więc trzymajcie się. No i cześć.